Cześć, mam na imię Wojtek i chciałbym nagrać to dzisiejsze wideo na temat wolnej woli, aby wierzyć w Boga. W zasadzie chciałem porównać doktryny arminianizmu i doktryny kalwinizmu. Z góry przepraszam, jeśli będę mieszał trochę słowa, ale mieszkam w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i troszeczkę już się pogubiłem w słowach, także z góry przepraszam za to. Jeśli są to dosyć ciężkie słowa dla mnie, także mogę trochę pomylić, ale moje intencje są dobre. Może zanim przejdę do tematu, chciałbym najpierw powiedzieć coś na temat, kim jest Bóg i kim jesteśmy my. Więc Bóg jest stworzycielem tego świata. Bóg jest święty i Bóg jest wszechwiedzący i wszechmogącym Panem. A ponieważ Bóg wie wszystko i Bóg decyduje o wszystkim, jest całkowitym władcą tego świata. I dlatego też cała chwała należy się Bogu. My natomiast jesteśmy stworzeniami stworzonymi przez Boga i jesteśmy całkowicie zdeprawowani przez grzech. I naszą w zasadzie jedyną intencją w naszym życiu jest nieposłuszeństwo Bogu i przejęcie chwały, która jest należna Bogu i położenie tej chwały na nas samych. Chwała boska to jest w zasadzie najważniejsza część wiary w Boga. To jest podstawa naszej wiary w Boga, jest danie chwały Bogu. I to jest też jeden z najważniejszych z najważniejszych rzeczy w dzisiejszym temacie. Więc do Boga należy cała Jego chwała i to jest boskim, wynika to z Jego natury, że Bóg oczekuje od nas i oczekuje otrzymania całkowitej chwały dla siebie. Szatan z drugiej strony chce być jak Bóg. Szatan chce zostać Bogiem i w związku z tym cała ta idea, że chwała należna jest Bogu, jest czymś, czego szatan nienawidzi i dlatego chce przejąć boską chwałę i dać ją na siebie. A naszym celem bycia, mówię w tej chwili o Kościele Chrystusa, mówię o wiernych w Jezusa Chrystusa, celem naszym jest przekazanie całkowitej chwały Bogu i dawanie Mu tej chwały przez całe nasze życie. To jest nasz cel. Więc w tej chwili chciałbym przejść do podstawowego tematu, którym jest, czy mamy wolną wolę, aby wierzyć w Boga, czy nie mamy tej wolnej woli. Więc jest grupa ludzi, którzy są nazywani arministami, która wierzy w to, że człowiek ma wolną wolę, aby uwierzyć w Boga. I jest grupa ludzi, która jest nazywana kalwinistami, która wierzy wręcz przeciwnie, że człowiek nie ma takiej wolnej woli. Jedyną wolną wolę, jaką ma, jest wola, w jaki sposób grzeszyć, w jaki sposób być nieposłusznym Bogu. A woli do wierzenia w Boga niestety nie ma. Więc
Chciałbym porównać te dwie podstawowe grupy punktów widzenia i mam pięć punktów, które chciałem poruszyć i omówić bardziej dokładnie. Więc ta grupa ludzi, która wierzy w wolną wolę do wiary, wierzy w to, że człowiek, że natura człowieka jest zdeprawowana poprzez grzech Adama, podczas gdy Adam, prawda, zgrzeszył w raju, i tylko że nie jest całkowicie zdeprawowana i w dalszym ciągu ma możliwość uwierzenia w Boga. Czyli nie jest zdeprawowana do końca. Więc takie rozumienie tego zagadnienia w prosty sposób mówi nam, że w zagadnieniu naszej wiary, która daje nam zbawienie, jeśli wierzymy, że jeśli wierzymy w to, że wiara jest możliwa, że człowiek ma możliwość uwierzenia, w jakiś sposób przekazujemy część chwały, która jest należna Bogu, przekazujemy ją człowiekowi, przez co człowiek zostaje jakby wywyższony, a Bóg jakby pozbawiony całkowitej chwały. Opozycją do takiego zrozumienia jest punkt widzenia, który mówi, że człowiek nie ma wolnej woli do wiary, i w tym punkcie ta grupa ludzi, która nie wierzy w wolną wolę, mówi, że dusza człowieka jest całkowicie zdeprawowana i jest niemożliwa, aby człowiek mógł uwierzyć sam z siebie. Ponieważ w chwili, kiedy Adam zgrzeszył, człowiek spirytualnie, człowiek duchowo stał się po prostu martwy i całkowicie ślepy i głuchy na wszystko, co jest od Boga. W tym rozumieniu zagadnienia zbawienie nasze i wiara nasza, która jest dana przez Boga, daje całkowitą chwałę Bogu, ponieważ jest to tylko i wyłącznie zależne od Boga, więc Bóg jest całkowicie dana mu chwała. Następny punkt jest punkt election, czyli bycia wybranym. I ci, którzy wierzą w wolną wolę, wierzą w to, że bycie wybranym przez Boga jest uzależnione. Jest uzależnione od tego, czy ta osoba uwierzy. Więc według ich zrozumienia człowiek, ten wybrany, wybrana osoba została jakby, Bóg jakby w przeszłości zobaczył, jakiego wyboru ta osoba dostanie, jakiego wyboru ta osoba dokona, i na podstawie tego, co Bóg zobaczył w tej osobie, zdecydował, czy ta osoba będzie wybraną osobą do bycia częścią Kościoła Chrystusa. I to jest właśnie takie podejście do sprawy, jest uzależnione od wyboru człowieka, a nie od siły Ducha Świętego, która by odnowiła duszę człowieka,
w sposób regenerujący jego naturę, więc pozostawia to do wyboru człowieka i dlatego też znowu w tym punkcie jest odbrane całkowita chwała Bogu i część tej chwały jest przekazana na człowieka, ponieważ jest to uzależnione od tego, jakiego wyboru on dokona. Opozycja do tego punktu widzenia mówi, że wybór człowieka na tego wybranego do członka Kościoła przez Boga jest bez żadnych udziału człowieka, czyli jest unconditional, to znaczy bez żadnych innych, bez udziału osób postronnych, bez udziału niczego postronnego, tylko i wyłącznie od Boga. Więc według ich zrozumienia Bóg wybrał pewne osoby, aby dać im zbawienie, zanim jeszcze stworzył świat. I te osoby całkowicie, wybór tych osób jest uzależniony całkowicie od woli wszechmogącego Boga. I jest to przeprowadzone poprzez ten regenerującą siłę Ducha Świętego, tą odnawiającą siłę naszych dusz przez Ducha Świętego. Jest to w ten sposób dokonane. W tym momencie, w tym rozumieniu ponownie ten punkt widzenia jest dający całkowitą chwałę Bogu, ponieważ całe nasze zbawienie jest dane przez Boga i od Boga jest uzależnione. Trzeci punkt, który różni arministów i kalwinistów, jest punkt, który mówi o tym, że ci, którzy wierzą w wolny wybór, wolną wolę do wiary, wierzą, że zbawienie dane nam przez Boga jest dane uniwersalnie na cały świat, dla wszystkich ludzi na świecie. I mówią o nim, mówią także, że ta praca odkupienia Chrystusa, która daje możliwość dla każdego, kto tylko by chciał, daje możliwość otrzymania zbawienia. Niemniej jednak nie sekuruje, nie zabezpiecza tego zbawienia dla nikogo. Czyli każdy, kto będzie chciał, może zostać zbawiony, ale musi to zbawienie zabezpieczyć poprzez utrzymanie swojej wiary. Takie zrozumienie, jeszcze raz, odbiera całkowitą chwałę Bogu i część chwały Boga przekazuje na człowieka, przez co podnosi człowieka ku chwale, a obniża chwałę Boga. Opozycją do tego jest punkt widzenia, który mówi, że nie mamy wolnej woli i w tym punkcie opozycja twierdzi, że zbawienie, to odkupienie Chrystusa jest limitowane do tylko tej grupy ludzi, która została przez Boga wybrana, czyli do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ta cała praca odkupienia Jezusa Chrystusa była właśnie intencją jej
było zbawienie nie całego świata, tylko właśnie tych wybranych Kościoła Chrystusa i zabezpieczenie ich zbawienia na zawsze. Więc w takim zrozumieniu jeszcze raz cała chwała została przekazana Bogu. Nasze zbawienie zależy tylko i wyłącznie od Boga i również zabezpieczenie tego zbawienia jest uzależnione tylko i wyłącznie od Boga, przez co Bóg otrzymuje całkowitą chwałę. To jest trzeci punkt. Czwartym punktem, który różni te dwa punkty widzenia, jest punkt, który mówi o tym, że łaska Boża może być odrzucona poprzez tych, którzy wierzą w wolną wolę. To znaczy, że Duch Święty nie może odnowić duszy, zregenerować duszy grzesznika tak długo, dokąd ten grzesznik nie zdecyduje, żeby uwierzyć. Więc w ten sposób myślenia ewidentnie prowadzi do tego, że daje człowiekowi możliwość posiadania udziału w jego zbawieniu. Jeśli od człowieka jest zależna jego wiara, więc człowiek w jakiś sposób ma udział w swoim zbawieniu, więc w związku z tym chwała Boża jest znowu umniejszona Bogu, a człowiek zostaje wyniesiony poprzez dodanie mu pewnej chwały, która jest należna Bogu. Opozycją do tego jest grupa ludzi, która nie wierzy w wolną wolę. Oni mówią, że łaska Boża jest niemożliwa do odrzucenia. Co nie znaczy, że ludzie będą krzyczeć, że nie chcą, a to będzie na siłę im naznaczone. Ponieważ nikt nie chce Boga, ponieważ my jesteśmy wszyscy zdeprawowani przez grzech. Prawda jest taka, że ludzie, kiedy słyszą prawdę dobrej nowiny Boga o naszym zbawieniu, większość ludzi to odrzuca, ale to jest to wezwanie, które jest takie zewnętrzne. Ale w chwili, kiedy jest wezwanie od Boga wewnętrzne, poprzez Ducha Świętego, ci, którzy są wybrani przez Boga, predestined, to są ci, którzy przyjmują tą łaskę Bożą i ta łaska prowadzi ich do zbawienia i przez co umożliwia temu wezwanemu otrzymanie wiary. I jeszcze raz, w tym momencie całkowite zbawienie jest uzależnione tylko i wyłącznie od Boga. Jest tylko i więc całkowita chwała idzie tylko i wyłącznie do Boga, a nie jest podzielona pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I ostatni punkt, który dzieli te dwa punkty widzenia, który nie jest, który czasami jest odrzucany przez tych, którzy wierzą w wolną wolę, czyli przez Arminian, jest to punkt, że można utracić łaskę poprzez utratę wiary. Więc jeszcze raz, aby nie utracić tej wiary, dana osoba musi sama utrzymać się w tej wierze. Przez co jeszcze raz jest dana to
jest przyniesiona chwała dla człowieka, ponieważ stała praca człowieka nad utrzymaniem swojej wiary ma tutaj miejsce i umniejszona jest chwała dla Boga, a człowiek jest wyniesiony w chwale, która jest mu nie należy do niego. Przeciwieństwem do tego jest punkt widzenia, który mówi, że człowiek nie ma wolnej woli, czyli punkt widzenia kalwinistów, i mówi, że wszyscy święci, czyli wszyscy wierzący, wszyscy członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa są zabezpieczeni i nigdy nie mogą utracić wiary, która jest im dana przez Boga. I jeszcze raz, w tym momencie całkowita chwała dana jest Bogu i nic nie jest mu odjęte i przekazane człowiekowi, tylko całkowicie człowiek uzależniony jest od łaski i boskiej potęgi w jego zbawieniu. Od początku aż do końca. Więc żeby podsumować to, może jeszcze raz przeczytam te punkty. Arminiści, czyli ci, którzy wierzą, że człowiek ma wolną wolę do tego, aby uwierzyć w Boga, wierzą w to, że właśnie człowiek jest zdolny, aby uwierzyć, pomimo tego, że został zdeprawowany poprzez grzech, ale w dalszym ciągu utrzymuje tą możliwość uwierzenia. Oni również wierzą w to, że ich wybranie na wiernych jest uzależnione od tego, jaką podejmą decyzję, czy uwierzą, czy nie. Więc od tego, na tym Bóg uzależnił wybranie ich na tych, którzy będą w jego kościele, ponieważ Bóg z góry mógł widzieć, jaka będzie ich decyzja. Następnym punktem było, że zbawienie jest dane dla całego świata i kto tylko chce, może otrzymać zbawienie, i tylko że zbawienie nie jest zabezpieczone, człowiek musi sam o nie zadbać, aby nie utracić wiary. I również, że łaska Boża może być odrzucona przez człowieka, jeśli nie zdecyduje wierzyć, a także, że człowiek może właśnie utracić, jeśli nawet szczerze uwierzy, może utracić swoją wiarę. Wszystkie te punkty, które mówią o wolnej woli człowieka, czyli punkty widzenia Arminian, nie wiem, jak się mówi, są punktami, które wywyższają człowieka, które przekazują człowiekowi chwałę Bożą, należną Bogu, i umniejszają chwałę Boga poprzez odbieranie mu tej chwały. Teraz punkty, które mówi opozycja, czyli kalwiniści. Kalwiniści twierdzą, jeszcze raz podsumuję, że człowiek jest całkowicie zdeprawowana, dusza człowieka, i nie jest w stanie uwierzyć. Dlatego wiara jest dana przez Boga jako prezent od Boga i człowiek nie ma w tym żadnego udziału. Kalwiniści również wierzą, że wybór na wiernego zrobiony przez Boga w chwili, kiedy Bóg jeszcze zanim nas stworzył, był całkowicie nieuzależniony od niczego i był to całkowicie wybór według woli wszechmogącego Boga i nie miało to nic wspólnego z żadnym innym decyzją przez kogokolwiek innego. Następnym punktem kalwinistów jest, że zbawienie jest dane tylko grupie ludzi, która jest członkami Kościoła, a to znaczy, że w chwili, kiedy Bóg wybrał
wiernych również i wybrał niewiernych. A następnym punktem jest to, że łaska Boża jest łaską, która nie może być odrzucona. Przemawia też za tym to, że jeśli my możemy dyktować warunki Bogu, czy zechcemy coś, czy nie, to Jego wszechmogącość jest ograniczona, przez co nie jest wszechmogący. Również ostatnim punktem kalwinistów jest to, że wierni święci wszyscy, którzy zostali wybrani na członków Kościoła Chrystusa, ich wiara i zbawienie są zabezpieczone przez Boga i nigdy w życiu ich nie są w stanie utracić. Czyli wiary nie są w stanie utracić. Czyli w dwóch zdaniach, ci, którzy wierzą w wolną wolę do tego, aby uwierzyć, to są, wierzą w to, że człowiek w jakiś sposób ma współudział w swoim zbawieniu poprzez zdecydowanie o swojej wierze lub niewierze, przez co rabuje Boga z chwały należącej do Boga. A druga strona, ta grupa, która nie wierzy w wolną wolę, wierzy tylko, że człowiek ma wolną wolę, aby grzeszyć, ale żeby wierzyć nie ma, całkowicie przekazuje chwałę Bogu i uzależnia swoje zbawienie tylko i wyłącznie od Boga i dzięki Bogu, przez co Bóg jest całkowicie dana chwała dla Boga. Więc Bóg daje nam rewelację w Piśmie Świętym, odsłania nam prawdę, że Bóg znał nas, zanim jeszcze nas stworzył. Znał nasze dusze, zanim jeszcze stworzył nasze ciała. Więc jeśli rozumiemy to, że Bóg jest wszechmogący i wszechmocny, wszystko, Bóg jest królem tego świata, panem wszystkiego, to logicznym jest, że Bóg w chwili, kiedy nas stwarzał, już wiedział, kto w Niego uwierzy, a kto nie. To znaczy, że to od Boga, ponieważ jest wszechmogącym, wszystkie decyzje od Niego zależą, od Boga zależało, kto będzie wierzący, a kto nie będzie. To znaczy, że Bóg wybrał wierzących, jak również niewierzących. Ponieważ gdyby było tak, że Bóg nie wiedziałby, kto w Niego uwierzy, tylko dopiero w jakiś sposób, zanim nas stworzył, w jakiś sposób się dowiedział od tej duszy, nie wiem, to jest bardzo właśnie niejasna sytuacja w takim rozumieniu, bo ci, którzy wierzą w wolną wolę, wierzą w to, że Bóg w jakiś sposób ujrzał w przyszłości, kto w Niego uwierzy i na podstawie tego ich wybrał na członków swojego Kościoła. To nie robi sensu, ponieważ to jest moment, w którym Bóg dowiaduje się czegoś, o czym nie wiedział. Jeśli Bóg dowiaduje się czegoś, o czym nie wiedział, świadczy o tym, że Bóg nie jest wszechmogący i wszechwiedzący, co robi to, że Bóg nie jest Bogiem. Więc takie myślenie jest myśleniem błędnym, ponieważ Bóg jest Bogiem, który jest wszechmogącym i wszechwiedzącym. Prawda? Więc
ktokolwiek w ten sposób myśli, odbiera boskość Boga. Teraz, jeśli jesteś prawdziwym wierzącym człowiekiem, prawdziwie wierzącym człowiekiem, to masz zakorzenione już głęboko w sercu zrozumienie tego, że Bóg jest wielki, jest wszechmogący, wszechwiedzący, Bóg jest Panem tego świata i że wszystko od Niego zależy. To jest w Twoim sercu, Ty to wiesz, to czujesz, ponieważ Duch Święty daje Ci to zrozumienie. I Ty wiesz, że zbawienie Twoje jest zależne tylko od Boga. Ty to czujesz. I wiesz, że to Bóg jest odpowiedzialny za to, że w Niego uwierzyłeś, a nie Ty. I dlatego też, jak modlimy się, nie? Jak się modlimy, to modlimy się i dziękujemy Bogu za nasze nawrócenie, dziękujemy Bogu za naszą wiarę, dziękujemy Bogu za nasze zbawienie. Więc my wiemy już głęboko w sercu, że kiedy usłyszeliśmy, ponieważ po raz pierwszy dobrą nowinę od Boga o naszym zbawieniu, to nie stało się z żadnej innej przyczyny, tylko ponieważ Bóg tak zrządził. To się stało dzięki Bogu, my usłyszeliśmy i nawróciliśmy się i uwierzyliśmy. Więc jeśli spojrzysz wstecz w swoje życie, to wiesz, widzisz dokładnie, jak byłeś zaślepiony, jak nie widziałeś, jak byłeś nieczuły na Boga, na wszystko, co o Bogu. I nagle to wszystko minęło, bo coś się stało, nie od ciebie, tylko Bóg coś w twoim sercu zmienił. I na przykład od kiedy jesteś chrześcijaninem, to jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, to nie wyobrażasz sobie sytuacji, gdzie chcesz odebrać Bogu jakikolwiek kredyt za swoje zbawienie. Ty wiesz o tym, że to przecież nie należy do ciebie, tylko od Boga było tobie dane, więc wiesz, że to byłoby grzechem przypisywanie sobie czegoś, co nie należy do ciebie, tylko do Boga. I na przykład pomyśl, jak modlisz się o zbawienie dla swoich bliskich, dla kochanych osób czy znajomych. Ty się nie modlisz, aby Bóg doprowadził ich do punktu, w którym oni będą mogli zdecydować. Ponieważ że wiesz, że zbawienie tych ludzi nie jest zależne od tego, jaka będzie ich decyzja. Zależne jest całkowicie, w 100% od tego, czy tak Bóg chce, czy tak Bóg nie chce. Wszystko jest dane nam od Boga i cała chwała jest należna Bogu. Cokolwiek odbieramy Bogu, grzeszymy. My w sercu wiemy, że Bóg daje zbawienie. Dlatego też jak czytamy Pismo Święte, to w Piśmie Świętym są dwa rodzaje sformułowań, które często właśnie są używane poprzez Arminians, czyli tych, którzy wierzą w to, że mamy wolną wolę do wiary. I one są błędnie używane, ponieważ to są słowa używane w Biblii. Mówię o słowach, które są słowami na przykład, że cały świat, że dla całego świata było zbawienie, czy dla wszystkich ludzi. To są słowa, które były używane w Nowym Testamencie zwłaszcza po to, aby pozbawić
błędnego myślenia w czasie, kiedy Nowy Testament był pisany, że Żydzi myśleli, że zbawienie należy tylko do Żydów. I te słowa były użyte po to, aby pokazać w Piśmie Świętym, że Bóg nie ogranicza łaski swojego zbawienia dla nas tylko do pewnej grupy ludzi, tylko do Żydów i nikogo więcej. Bóg daje to dla wszystkich klas ludzkich, dla wszystkich grup ludzkich, dla wszystkich ludzi na całym świecie. Niemniej jednak te słowa nie znaczą, że Bóg daje zbawienie dla wszystkich bez wyjątku. Te słowa tylko oznaczają, że dla wszystkich klas ludzkich, dla wszystkiego rodzaju ludzkiego, niemniej jednak nie dla wszystkich bez wyjątku. Biblia uczy, że Bóg umarł tylko dla wiernych Jego Kościoła. Bóg oddał swoje życie za Kościół Chrystusa, za wiernych Jego Kościoła. I tylko wierni Kościoła Chrystusa otrzymują zbawienie. A ci, którzy są poza Kościołem, nigdy Chrystus nie miał nawet zamiaru umrzeć dla nich, ponieważ to są ludzie, którzy nie są poprzez Boga wybrani, zanim Bóg stworzył jeszcze ten świat. Ponieważ Bóg, jak stworzył ten świat, jeszcze raz powiem, predestined, czyli wybrał tych, którzy w Niego uwierzą, jak również tych, którzy w Niego nie uwierzą. Dlaczego tak zrobił? Dla swojej własnej chwały. Ja nie wiem, jaki był powód Boży, jednak Bóg tak zrobił, że zdecydował, kto w Niego uwierzy i tym samym zdecydował, kto nie. Dlatego też doktryny arministów, czyli tych, którzy wierzą w wolną wolę człowieka, są doktrynami błędnymi, odejmującą chwałę Boga od Niego, dającą tą chwałę człowiekowi. Doktryny kalwinistów są doktrynami bardzo biblijnymi, ponieważ Biblia na każdym kroku uczy nas tego, że właśnie nic nie zależy od człowieka, wszystko jest uzależnione od Boga, przez co chwała jest dana całkowicie Bogu. Ja nigdy tego nie rozumiałem, jak przyszedłem do wiary, jak uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, to moje zrozumienie tego było błędne. Ja po prostu myślałem, że mam jakiś udział w swoim własnym zbawieniu i dzięki temu wierzę, że zostałem zbawiony, że coś tam włożyłem od siebie. Niemniej jednak, dopiero kiedy całkowicie zrozumiałem, jak wspaniała jest ta doktryna predestination, czyli doktryna wyboru nas przez Boga, zrozumiałem miłość boską, zrozumiałem potęgę Boga, ponieważ zdałem sobie sprawę, że ten Bóg, który stworzył ten cały świat, ten cały ogrom, ten wszechświat, tych wszystkich galaktyk, tych wszystkich planet, słońc, tych dziur jakichś tam w niebie, ogrom tego jest wręcz przytłaczający. I teraz gdzieś tam wśród tego wielkiego, olbrzymiego stworzenia boskiego, tych przestworzy, jest tam gdzieś maleńka planeta Ziemia, na której to planecie jestem ja.
maleńki okruszek, kruszynka niewidoczna, kompletnie niknąca w ogromie całego wszechświata. I nagle zdawałem sobie sprawę z tego, że ten wielki Bóg, który stworzył to wszystko, poprzez swoje słowo powiedział i stało się ciałem. Ten Bóg gdzieś w głębi swoich myśli przypomniał sobie o mnie i mnie wezwał do siebie. Jest to niesamowite, jak Bóg, jaką wielką miłość Bóg przekazuje dla mnie, kogoś, kto kompletnie nie ma nic, wartości w sobie żadnej, który chwała od Boga przekazana dla człowieka, to w ogóle to jest mężonka, to jest coś, co kompletnie jest pozbawione sensu i jest grzechem. Nawet myślenie w ten sposób, że my możemy cokolwiek włożyć do naszego zbawienia. Wszystko jest uzależnione od Boga. Trafnie mówi prorok Izajasz, mówiąc, że wszystkie nasze szlachetności, wszystkie nasze dobre uczynki, nasze dobro, wspaniałość jest niczym, jest jak szmaty w oczach Boga. My jesteśmy nikim, zerem. Bóg jest wszystkim, co nas otacza, dzięki któremu wszystko istnieje. I tylko dzięki Niemu otrzymujemy zbawienie. I dlatego zrozumienie tego, że to Bóg nas zbawił, daje mi zrozumienie tego, że dlaczego Bóg mnie kocha, ponieważ miłość Jego do mnie jest tak wielka, że jest wręcz niewyobrażalna, ponieważ Bóg, który gdzieś tam wyciągnął mnie z pomiędzy planet, przestworzy i przywołał do siebie, ma tak wielką miłość do mnie, że sam zdecydował się stracić życie, aby mnie dać możliwość zbawienia. Miłość Boga do nas jest niewyobrażalna i dlatego całe to video, które nagrałem w tej chwili, zrobiłem to po to, aby pokazać wam, kochani, że błędne jest przypisywanie czegokolwiek człowiekowi i odejmowanie czegokolwiek Bogu. Wszystka chwała należy do Boga. Dlatego nawróćcie się z takiego rodzaju myślenia, który daje wam jakąś możliwość wolnej woli, wyboru. Bezsens, kompletny bezsens, ponieważ my nie możemy nic, wszystko jest uzależnione od Boga. Dlatego jeszcze raz namawiam, nawróćcie się od takiego myślenia, zaufajcie całkowicie Jezusowi Chrystusowi, oddajcie Mu swoje życie w bezgranicznej wierze w Niego. Tego wam całkowicie życzę i dziękuję.